Zejdę, skoczy ci nowe. Otwórz na te drzwi. No musisz coś innego wymyślić. Co robisz? Siema, jestem Marek, a dzisiaj was zaskoczę, ponieważ to nie jest odcinek z remontu, tylko montuję sobie lampę, bo przyda mi się. W dzisiejszym odcinku sprankujemy sobie Maćka. Nie będzie to w sumie też do końca prank, tylko taki bardziej jakby to można nazwać challenge, coś w tym stylu. Maciek sam się w sumie sprankuje, a mianowicie chodzi o to, że za chwilę zamkniemy go u niego w pokoju, totalnie bez żadnych rzeczy, i Maciek będzie musiał wyjść z tego pokoju. Będzie to troszeczkę taki jakby escape room. Nie wiem jeszcze, ile będzie miał na to czasu, ale chyba nie zamierzam go wypuszczać. Przetestujmy sobie lampę. Dobra, jak widać działa. Kończąc to, co mówiłem, za chwilę pójdę do Maćka, powiem mu, że rozpoczynamy. W ogóle oświeciło mnie, zajebiście. Za chwilę pójdę do Maćka, powiem mu, że zaczynamy remontować jego pokój, powiem, żeby wyniósł z niego wszystkie rzeczy. I w zasadzie wtedy już Maciek sam się sprankuje. Jeżeli pójdzie do pokoju po ostatnią rzecz, to ja szybko podbiegnę do drzwi, wezmę wkrętarkę i Maciek będzie musiał w jakiś sposób opuścić ten pokój. Zostawiłem mu również kilka wskazówek, żeby mógł na przykład wydostać się przez balkon i zobaczymy, czy uda mu się to zrobić. Zapraszam do oglądania, nie zapomnijcie o niezasubskrybowaniu tego kanału, nie klikajcie tego czerwonego przycisku, który znajduje się na moim palcu. Ja naprawdę mam za dużo subskrypcji i absolutnie nie zostawię łapki w górę. Zapraszam do oglądania. Idziemy do Maćka. Zapewne, żeby go obudzić. Jeżeli Maciek śpi, to będzie po prostu mistrzem. Ja pamiętam, że od 10 filmów, za każdym razem, kiedy potrzebny jest Maciek do filmu, to muszę go budzić po prostu. Zacznę już teraz. Jest aktualnie również godzina 15. No i oczywiście nie myliliśmy się. Mam również tutaj zestaw kamer GoPro. Będą one po prostu potrzebne do tego filmu. Maciek, za każdym razem, kiedy tutaj przechodzę, to ty zawsze śpisz. Dobra, chyba wyrzucanie cię z łóżka to jest tradycja. Wstawaj! Jezu, no. Człowieku, ty cały czas śpisz! Są na to dowody! Za każdym razem, kiedy przychodzę tutaj, to ty śpisz! Nie chcę, bo się boro. Co chcesz? Żebyś wstał. Ile można spać? Jest 15 godzina. Już mi ludzie w internecie piszą, że to zakażę, że on cały czas śpi. I wiesz co jeszcze piszą? Że minimalek jest lepszy. Oni tak piszą, bo ty cały czas śpisz. Uspokój się! Słuchaj, dzisiaj jest zajebisty film dla ciebie, tak? Co chcesz? Robimy ten pokój. Cieszysz się? Tak. No człowieku, ty nie jesteś do życia. No jestem, jestem. Ty się do niczego nie nadajesz. Sam się do niczego nie nadajesz. A do czego się nadajesz? Jesteś trupem, który tylko śpi. Ciebie można podczas snu wsadzić do trumny i nawet się nie zorientujesz. No. No właśnie. Ale już nie śpię. Dobra, Maciek, słuchaj. Przygotuj się. Wynosimy stąd wszystkie rzeczy i zaczynamy tutaj robotę. Dobra. Królika też musi stąd wynieść. Dobra. Już mnie zaczyna zdenerwować, Maciek. A tutaj mam dla ciebie zestaw kamery, tak? Położę ją tutaj, bo ona będzie potrzebna. Będziemy wszystko nagrywać, jak wynosimy. Okej. Ubieraj się i zaczynamy robotę. Jako, że nie chcę mieć po prostu trupa na filmie, to niech on się jakoś ogarnie. Zaczynamy wynosić rzeczy. A dlaczego będziemy te rzeczy wynosić? Otóż dlatego, żeby Maciek po prostu nie miał co robić w tym pokoju. Bo jeżeli zostawimy mu łóżko, to oczywiście, że pójdzie spać. Zabierzemy mu królika, także wydaje mi się, że powinien od razu uciekać z tego pokoju, gdyż będzie on po prostu pusty. Jak widzieliście, zostawiłem mu również zestaw kamery GoPro, żeby po prostu to wszystko można było nagrać. Teraz czekamy, aż Maciek się ogarnie, wynosimy mu wszystkie rzeczy z pokoju i zaczynamy całą akcję. Będzie grubo. Zapraszam do oglądania. Nie subskrybujcie. Pamiętajcie. Dobra, mamy już chyba wszystko wyniesione. Weź jeszcze tutaj zmiotkę masz, tak? Skończ to i możemy działać. Mam zamiatać? No tak, dzisiaj mam nadzieję, że już ten pokój skończymy. To k***a zamiata przed remontem. Maciek, nie zadawaj pytań, tylko rób. Ja ogarnę tutaj też drzwi w końcu, bo są rozwalone w ogóle. Tak? Nie, już. Pociągnij tą klamkę. Co, teraz się otworzył, czy nie? Nie. Maciek, weź spróbuj drzwi otworzyć. Co ty k***a zrobiłeś? Weź zobacz, czy się otwierają, bo ja nie wiem. Otwierają się? Czemu mam klamkę w ręku? No bo spędzisz tutaj troszeczkę swojego życia. Baba. I drzwi też ciężko będzie, także. Dobra, Maciek, słuchaj. Ja wracam do ciebie za pół godziny. W tym czasie zastanów się nad swoim życiem. Okej, okay, posłucham się ciebie i teraz spierdalam. Teoretycznie jest w stanie rozwalić te drzwi, aczkolwiek one są z drugiej strony wzmocnione troszeczkę. Także nie powinien. Mam nadzieję, że nie będzie niszczył drzwi. A jeżeli zacznie, to go powstrzymamy. W każdym razie, teraz Maciek zostaje tutaj na pół godziny. Nawet zmiotki nie mam! Maciek zostaje tutaj na pół godziny, żeby odpowiednio się zdenerwować i wtedy powiem mu, że zrobiłem mu escape rooma. Zapraszam jeszcze raz do oglądania. Za pół godziny wracam do ciebie! Otóż to!
Kurwa, skoczę oknem! Wyjdę stąd! Albo nie skoczę. Przed chwilą widzieliśmy, że Maciek był na balkonie. Teraz co robi? A, wali w słup, dobra. Nie będziemy wnikać. W każdym razie poinformujemy go, że dopiero wstępne rozmowy zaczniemy z nim za 20 minut. Maciek! Maciek! Na dworze! Teraz przez 20 minut zajmij się sobą. Maciek! Zejdę, skoczy ci na łeb! Maciek, słuchaj. Pierwsze rozmowy zaczniemy dopiero za 20 minut, okej? Okay? Możesz w tym momencie no się... No na chuj do mnie mówisz! Wycisz się teraz, tak? 20 minut tutaj poczekaj i dopiero później poinformuję cię, co robię. Dlaczego ja mam siedzieć w pokoju? Maciek, za chwilę ci wytłumaczę, tak? Nie, zaraz czy czymś... Dasz radę się wyciszyć? Tak, on chcesz wyzwać? Maciek, serio. Na poważnie. Wycisz się. Nie. A ty co, p***też? Chcesz z klanką? A co? Dobra, chodź, nie ma co. Masz farta, że pies jest. Dawaj, chodź. Tak, jest 20 minut. Wycisz się przez te 20 minut i wracamy do ciebie. Jeszcze się poopalać. Dlaczego on cię zamknął tam? A kto mu klamkę wykręcił? Nie wiem. Sam to zrobił se? Chyba. Tak, chyba. Dawaj, chodź. No w każdym razie miało to inaczej wyglądać. Miejmy nadzieję, że na te 20 minut Maciek się wyciszy. Znaczy miał się bardziej zdenerwować, ale nie miał już próbować wyjść. Za 20 minut dam mu pierwsze wskazówki. Zaczął demolować pokój. Zobacz, tutaj były rolety. Zerwał je. Teraz nawala w drzwi. Znowu na drzwi nawala? Dobra, trzeba go uspokoić jakoś. W każdym razie potrzebujemy jakiejś drabiny. Jest jakaś drabina? Nie ma. Dobra, trudno, poradzisz się inaczej. Uspokój się tam! Kurwa, otwórz te drzwi! Najpierw w łeb jemu, później tobie! Maciek! Gdzie ty kurwa jesteś? A, czyli teraz nie wiem gdzie jest. Tutaj jestem! Otwórz na te drzwi. Czekaj, słuchaj, możemy porozmawiać na spokojnie? To jest k***a rozmowa na spokojnie? Ty się tam stoisz, a ja k***a w pokoju jestem? Mógłbym ci teraz napisać. Generalnie chodzi o to, że nagrywam film, który polega na tym, że zamykam cię w pokoju i ty musisz się z tego pokoju wydostać. Powiem ci tak, możliwe jest wydostanie się, a w pokoju masz kilka wskazówek. Jakich wskazówek? Ten pilnik, co połamałem przed chwilą? Nie, niekoniecznie. Tak? Jakie? Te zasłony, co ja... Słuchaj, ty musisz sam wymyślić to, w jaki sposób chcesz to zrobić. Od czego chcesz zacząć? Może od balkonu. Co ja mam tu chcesz zrobić? Balkonem da się wyjść. A jeszcze jedno. Tam ci zostawiłem kamerę, słyszysz? Znaczy to nie jest dobry pomysł. Jak mówisz, że się da, to Maciek, się da. Maciek, nie w taki sposób. Jeżeli nie umiesz wyjść balkonem, to nie rób tego, tak? A jak się da, powiedz, co ja wyjdę? No ja ci mówię, że się da balkonem, ale ty nie wiesz, w jaki sposób. To co ja mam zrobić? Masz tam kamerę GoPro. Pójdź tą kamerą, co mi z kamery musisz da? Wyjdę wszystko... przez nią. Inaczej nie będziemy rozmawiać, musisz to nagrywać. Co mam nagrywać? Wszystko, co robisz. Weź sobie ją na głowę, tak, czy coś. Albo w kija sobie weź. Tam masz cały zestaw. Jaki zestaw? Zestawy do kamerowania. Idzie. No i co? Mam kamerę i co? No i musisz wszystkie te dzieje swoje nagrywać. Co zamierzasz zrobić, powiedz? Nie wiem, skoczyć z balkonu? No musisz się zastanowić. Na choinkę skoczę i zjadę na niej jak straż pożarna. Dobrze, Maciek, możemy się umówić tak. Zastanów się, co chcesz zrobić, bo to nie ma sensu takie negocjacje, tak? Mogę cię rzucić tym GoPro w głowę. Zastanów się, jak to zrobić. Poszukaj w pokoju wskazówek. Jakich wskazówek, jak my stąd wszystko wynieśliśmy? Co ty p***olisz? Uwierz, że są. Idź poszukaj. Jak będziesz gotowy, to krzycz. Oknem! Jakim oknem? Mądry jesteś? Na co? Co mówiłeś? Proszę! Gdzie ty jesteś? Jak mam stąd wyjść? A jak myślisz? No wyjść po prostu. O, da, już uważaj, bo ustoję na tym dachu. Do którego okna będziesz się kierował? No tu, o. Do tego idziesz? No. No dobra. Ale... ale się z dachu. A, tu jest komin! Chodź, majster. To nie jest dobry plan. Nie wyjdę przez to okno, bo się z dachu. Ała! Co jest? Zajebałem się w głowę. Co, a przy kominie jest? Idzie? No zamknij to okno. Nie! Chamie! Co to jest w ogóle? Kto tutaj te pieniądze dał? Ale Maciek! To nie jest ostatnie okno! Otwórz! Które teraz? I co? No musisz coś innego wymyślić.
Co on robi? Patrz na gościa. Co robisz? Idę tam. No to idź. A tam jest stromo pewnie. No jest. To nie idę chyba. Decyzja należy do ciebie. O nie, dzięki, wiesz? Tam to nie chcę. Ja chodziłem po dachach. To dla mnie nie wyzwanie. No, Maciej zrezygnował z wchodzenia oknem. Zobaczymy, co kolejnego wymyśli. W pokoju ma również przygotowane wskazówki. A mianowicie ma chociażby drabinę w pokoju. Także równie dobrze mógłby sobie rozłożyć drabinę. Tylko najpierw musiałby tą drabinę znaleźć. Ale no co, czekam na dalszy rozwój sytuacji. Otwórz to! Co ja mam otworzyć? K***wa te drzwi! Musisz się zastanowić, tak? W jaki sposób... Co się k***wa zastanowić? Nie rozwalić tych drzwi. Jesteś pewien? Drzwi nie są dobrym rozwiązaniem w tej sytuacji. A co jest rozwiązaniem? Rozwiązaniem jest to, żebyś szukał wskazówek. Tu nic k***anej zmiotki, patyka, karnisza, k***wa nie ma. Masz wszystkie rzeczy, które są potrzebne, żeby wyjść. Gdzie teraz poszedłeś? W dupę na raki. Dobra, idziemy przez balkon. Zobaczmy, co robi. Dobra, także dajemy Maćkowi pierwsze ułatwienie, a mianowicie drabinę. Tutaj. Maciek, chodź na chwilę. Gdzie? Tutaj. Mam drabinę dla ciebie. No i k***uj mi z tej drabiny. Tutaj chcesz czy tam? K***a, rzut. Co jest? Uważaj, bo będzie rzucał. Już wyrzucił karnię. Czym ty rzucasz? Klapką. A wiesz, że ona by ci się przydała? Na k***uj. No bo tutaj masz końcówkę, żeby otworzyć drzwi. Nie ma. Powinien być taki... No to jak myślisz, że nie ma, no to nie ma, ale była. Wystarczyło przełożyć klamkę, byś wyszedł. A pierdol się, wiesz? Tą drabinę to sobie w dupę wsadź. Chcesz kolejną rzecz? Już nie mam nawet rzeczy do rzucania. Mam jeszcze jedną klamkę. Od balkonu. No wychyl się, chamie! Dawać mu to? Nie wiem. Co to było? Chcesz łańcuch? Do czego mi? No nie, może się przyda. Chcesz? Za tą antenę urwę i cięć. Chcesz łańcuch, czy nie? No i... No. Trzymaj! No postaw go. Jak nie sięgnę. Ty chciałeś, żebym ja zszedł z drabiny. Wiesz, co teraz zrobię? Co? Rzucę cię, k***a. Ale on ci się poprzyda, Maciek. Jak alpiniści możesz. Majster, jak się robiło ten węzeł? Łańcuchem się nie da. I co, udało się? Normalnie artysta plasty. Sznurek chcesz? Daj mu ten sznurek. Ty, a przywiązałeś to? Tak. Poczekaj, jeszcze sznurek ci da. Daj mi sznurek, jak ja system zejdę. Kurde, Maciek, masz tyle ułatwień. Chamie z brodą. Dobra, łap. W dupę serca. Czyli nie potrzebujesz? A co, myślisz, że to się uda? To ja się boję, żeby on nie spadł. Boisz się? No, zobacz, co on robi. To gówno mnie nawet nie utrzyma. No nie. To co mi z tego? No to co postanawia zrobić dalej? Sznurek wyrzucił. Nie wiem, Sznurek by ci się bardziej przydał, wiesz? Idę rozpierdolić drzwi. Ja może oknem spróbujesz jeszcze raz? Dobra, także widziałem na podglądzie, że Maciek próbuje tam coś robić z drzwiami. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało od drugiej strony. Co jednak drzwi? Maciek! Otwórz, bo ciebie, obiecuję ci. Ale to jest taki challenge, ty musisz sam wyjść. Masz tyle wskazówek. Ty z rzeczy, które masz w pokoju, drabinę jesteś w stanie zrobić. Otwórz te drzwi. No nie. Otwórz! Musisz to sam zrobić. Nie, ile czasu? No 45 minut już się bawi tak. Ale w sumie spróbował wszystkich takich metod dla debili. Dla kogo? Dla debili metod, bo dobrze wiesz, że masz rzeczy, z których możesz zrobić drabinę, a tego nie robisz. O Jezu, otwórz to. Ma jeszcze młotek, żeby drzwi zniszczyć. Co tam k***a sercze? Przez widzę przez dziurkę. Dobra, Maciek, do widzenia. Proszę już na samie. Fu! Dobra. To my cię zostawiamy. Daj znać, jak wymyślisz coś kreatywnego. Otwórz. Zastanów się, Maciek, naprawdę. Otwórz. On tylko okno, balkon, drzwi. Zero kreatyw. A co jeszcze? Ale ja bym spróbował bardziej w daną stronę iść. Ja po stronę są tylko trzy wyjścia. Dobra, chodź, zostawiamy. Chodź, chodź. Tu se postawię kamerkę, tak jak se kamerka stała. O, tak se postawię ją. I ja to. Tu pluję na ciebie, k***a. A kurwa, co to? Jak widzicie, wstałem przed chwilą, krusem jeszcze nie otworzył. Ma na mnie wyjebane. Dlatego przydałoby się, żeby mi w końcu otworzył. Otwórz to!
Ty słyszałeś? Słyszysz? Ja to widziałam na podglądzie i każą się aktywni. To za hałas jest w ogóle, która w nocy. Dobra, jest. Już ci mówię, o co chodzi. Zamknę go tam na górze w pokoju i generalnie sam musi znaleźć wyjście. To tragedia. Nawala sobie w drzwi, próbował wyjść przez balkon, ale nie udało mu się. Jest aktualnie godzina 23, także ile czasu tam spędził? Chyba skończyliśmy to o 17, także 6 godzin sobie pospał. I teraz Karolinka, zadanie dla ciebie, bo ja już wystarczająco się narobiłem przy tym filmie. Musiałem go zabawiać przez balkon i tak dalej. Na tym energetyku ma wskazówkę. Teraz prawdopodobnie w ciągu najbliższych 20 minut wypuścimy garzełka. Musisz podać mu tego energetyka. Ale w jaki sposób? Przez balkon. Tak, mimo wszystko przez balkon. No ja masz kogoś drabinę chociaż, nie? No jest przecież. Maciek! Maciek! Cicho! 23. Morda! 23 jest, cicho. Drzwi otwieraj. Nie mogę ci otworzyć. Tutaj wysłałem ci. Skoczy ci k***a na głowę. No dobra, to skacz. W każdym razie tutaj energetyka ci o, picie, dzięki, że się o mnie martwisz. Ale na nim masz coś napisane. Tu, pluję na ciebie. No rzucić to raczej nie rzucę, nie? Red Bull, doda mi skrzydeł, zlepać stąd, czy co? Maciek, przeczytaj, co tam jest napisane. No Red Bull jest napisane. No idź do ciebie, przeczytaj. Jest mały problem, bo się zmazało. No to twój problem, no. Także Maciuś otrzymał już odpowiednią wskazówkę i najprawdopodobniej wyjdzie, nie? Chyba sobie poradzi, nie? Szkoda, że już nie będziemy mieli z nim kontaktu teraz. Naprawdę przykre. Ale masz jeszcze podgląd, nie? Cały czas mam podgląd w telefonie. Nie pozostaje nam nic, jak oglądać, co on tam robi. Jaka strzałka? Strzałka? Tu jest jakaś strzałka. Co to jest? Nowy Jork. Tam w p***ie nie Nowy Jork. Co tu jest na tej tapecie? Taksówki z Nowego Jorku. Gdzie jest Nowy Jork? To jest Nowy Jork. Co dalej? Tapetę trzeba rozrywać? Dobra. Co on tutaj robi? Może tu? Patrz, idealnym wzrostem pod te wnęki. A, czyli on widział już tamte. O, tutaj jest blisko. Zobaczę czy nie zobaczę, bo teraz patrzę się do góry. Tam jest na górze, na zubicie, tak właściwie to umieszczone. To już było, co on to napisał? Dziara. Dziara? Dziara? Nie, nie, nie. Dziura. Dziura, debilu. Nie ta dziura. Gdzie jest dziura? Jakieś mu założę taką skarbonkę, że będzie musiał rzucać 10 zł za każde przekleństwo. No dziura jest, idioto, tam! Idź pod okno! Dobra, znam. No, wyrzuciłeś, dobrą rzecz. Starbucks? Starbucks. On powiedział Starbucks. 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 Się tu byłem już. No, zastanął się. Dziwne nie jest, że tu byłeś na twój pokój. Starbucks? Tak, Maciek, na górze, nad tobą. To zwisające. Nie, to jest jakieś coś innego. No to jest tapeta ze starą, dokładnie. Co? Słup. Ty sam jesteś głupi jak słup, albo jak but. Pominął jedno. Pominął jedno. To są bardzo inteligentne. Co tam jest? A czemu on pominął ten Nowy Jork? Młotek. Ty to ja tu tyle siedzę, ty śmieciu. Dobra, znalazł. Idziemy. Idziemy. Złaź stamtąd. Dawaj ten młotek. Krusel! Krusel! Idę po ciebie! Chcecie patrzeć? To będziecie patrzeć. O Jezu! Czy on nie przesadza przypadkiem? Moje gratulacje! Jezu! Maciek! Maciek! Buta wjeżdżam wersja każą V2! Gratuluję! 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 Wyjebało cię! A ty co nagrywasz? Będzie dobry materiał chociaż! Weź go zostaw no! Ała! Przyjmiesz gratulacje? No to taki film był, że challenge, trzeba wyjść. A dlatego tam co siedziałem? Ale tylko... Nie mogliśmy co tego normalnie nagrać? Ja tam siedzę? W Escape Rooma nigdy nie grałeś?
to nie escape room. Ale mogłeś wcześniej znaleźć te wskazówki, moja wina, że ślepy jesteś. A o której godzinie mi Red Bulla dałeś? To gówno. Tam była, ale tam cały czas była strzałka. Ja no zobacz. Ajajaj. Ale... No powiem ci, że jest grubo. Maciek, czekaj, czekaj. Bo jest jeden plus, już nigdy nie będziesz musiał drzwi otwierać. To jest? Nigdy nie będziesz musiał drzwi otwierać. Fajnie, i zamykać też nie muszę. Patrz. No i tak, nie? No i co? Ta strzałka cały czas tutaj była. No mogę się domyślić, że trzeba. Tak, bo ja patrzę na ścianę. No ale skoro drzwi były zamknięte, to mogę się. Dobra, domyślić, dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Widzimy się już wkrótce na następnym filmie. No może znowu kogoś zamkniemy. Dobra, zostaw. Może jeszcze raz, Maśka. Co? Teraz cię na 50 tysięcy łapek w górę zamykamy. Jeszcze raz, Maśka. Wtedy to z miejsca. Może... Jakoś nie mogę, tylko młotka potrzebować. Może za drugi raz. Do zobaczenia, drodzy państwo! Do widzenia! Ja stąd wychodzę! Gratulacje ogromne dla niego, nie? O, od razu mamy go, to sobie zbieram pliki i zmokuję.